Paweł pisał tak. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was jest to bowiem zabezpieczeniem. On pisał im wielokrotnie rzeczy, które słyszeli już nie jeden raz. Ale wiedział, że muszą te rzeczy mieć w sobie wbite jak gwóźdź w deskę. I ciekawe, od czego zaczyna im klasykę swoich w ogóle traktatów. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Psy to wśród Żydów była nazwa świątynnych cudzołożników, homoseksualistów, którzy odbywali orgie homoseksualne pod pomnikiem Asztarty. Nazywano ich psami. Dlatego jest napisane w Starym Przymierzu, że daniny na świątynię za psa nie przyjmiesz. Ponieważ już wtedy ludzie wiedzieli, że czy wierzą w Boga, czy nie wierzą, ale jak łożą na świątynię Jahwe, to będzie im się powodzić. Paweł mówi tutaj, żeby strzec się tych, którzy są humanistami. To humanizm. Strzeżcie się humanizmu. Strzeżcie się złych pracowników. Czyli pracownicy to byli ci, którzy jedną nogą stali w królestwie, a drugą nogą stali w świecie. Ludzie, którzy nie byli poświęceni królestwu. I Paweł mówi, strzeżcie się ludzi niepoświęconych królestwu, bo oni są niebezpieczni. Mogą być narodzeni z Bożego Ducha, ale oni są złymi pracownikami. I mówi, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, czyli strzeżcie się religii. On im dawał takie dyrektywy apostolskie. Strzeżcie się humanizmu, strzeżcie się ludzi, którzy mówią o sobie, że są odrodzonymi z Bożego Ducha, a nie są poświęceni dla Królestwa, i strzeżcie się religii. I on im to ciągle tłukł do głów. Dlaczego? Bo to były demoniczne siły, które atakowały przez te właśnie struktury społeczne kościoły Pawłowe. I czy jest to samo? To się w ogóle nie zmieniło. Humanizm, brak poświęcenia dla królestwa i religia. To są demony dziesiątkujące kościoły. Co to znaczy strzec się? To znaczy, że trzeba o tym wiedzieć i trzymać to na dystans. Na dystans. Rozumiesz? Nie bać się tego, tylko trzymać to na dystans. Jak będziesz dzisiaj modlił, to powiedz, Boże, ja chcę to wszystko trzymać na dystans w swoim życiu. Ja chcę w ogóle trzymać za mordę te wszystkie struktury, aby one nie dotykały mojego życia. Powiedz to dzisiaj Bogu i powiedz, daj mi siłę, Duchu Święty, abym zawsze w ten sposób postępował. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ty, który jesteś wiecznym Bogiem i Ty, którego prawda jest wieczna. Czcimy Ciebie, wielki, potężny Król, pełen łaski, pełen dobroci, pełen miłosierdzia, pełen siły, pełen mocy. Uwielbiamy Cię, wielki, potężny Boże, jedyny, Ty, który byłeś, jesteś i będziesz, niepowtarzalny, Ty, którego słowa tworzą i tworzyły. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje imię, jesteś cudownym Bogiem, jesteś wielkim Bogiem, jesteś życiem naszym, jesteś światłem naszym, nie mamy innego Boga, nie mamy innego Ojca, nie mamy innego przyjaciela, jedynie Ciebie, kogo to rozumie.
i dwa, i trzy. Pomoże z tego ducha trzy. I'm
zapraszamy Cię, Wiśnie Wyluku. Jezus! Uwielbiamy Cię!
idziemy dalej, chciałabym, żebyśmy zmierzyli się z taką rzeczą. Jeśli jest w tobie takie zboczenie, o którym teraz powiem, to możesz dzisiaj z niego spokutować. Jest coś takiego jak chęć bycia obsłużonym religijnie. Jeśli masz coś takiego, jeśli w twoim sumieniu coś takiego jest, że nie przychodzisz po życie, nie przychodzisz po to, aby wziąć od Boga kolejne rzeczy, aby z Nim budować, to znaczy, że przychodzisz po to, aby być religijnie obsłużonym. My nie obsługujemy religijnie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, aby żyć z Bogiem. Chodzi o to, aby brać od Niego rzeczy, wprowadzać je do swojego życia. I to się nazywa prawdziwe chrześcijaństwo. Jest coś takiego, że na pewnym odcinku życia możesz rozpoznawać sobie coś takiego, że chcesz być po prostu religijnie obsłużony. Powiedz, nie chcę tego w moim życiu. Nigdy nie będę w sposób religijny tylko obsługiwał ludzi. Będę darzył życiem. Ja przychodzę po to, aby brać życie. Biorę życie i daję życie. Nie chcę obsługi religijnej tylko po to, aby moje sumienie było uspokojone. Nie tego chcę. Nie tylko po to, aby moje sumienie było uspokojone. Bierz dzisiaj garściami życie. Bierz garściami życie. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelkimi zboczeniami religijnymi w imieniu Jezusa. I my dziękujemy Tobie, że dzisiaj takowe warownie padają. Yeah.
odrzucenie. Nadzieja chwały. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Jezus. Przez imię Jezus. Słyszą i działają. Przez imię Jezus. Słyszą i działają. Wszelkie kajdany są zerwane. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szybki na lądy, na lądy. Zrywam to przez imię Jezus. Wolne ręce i wolne nogi. W imieniu Jezusa. Chodźcie na lampadę i kolory na mnie, na mnie, na sakrelo. Szepele mele lale na mnie, na koros. Szaketa lama e lama ne na was. I lochy du male sakrela. I lochy du brajde de Jezus. Chodźcie de Jezus. Szokota lame lale i kore lale ne ma nemo. No, no, no. Ja zrywam to przez imię Jezus. Zrywam to przez imię. Ręce idą do wody. Ręce idą do wody. Evangeliści, podchodźcie do nich, kupcie się.
Thank you.
brak, nie zgadza się na taki brak. Jezus na krzyżu Golgoty zaspokoił ludzkość. Zaspokoił ludzkość. Jeżeli ktoś tutaj na sali jeszcze nie pojednał się z Bogiem, jesteś człowiekiem, który realnie nie oddał życia Jezusowi. Chcę, żebyś wyszedł teraz, będę się z Tobą modlił. Ewangelia jest prosta. Prosta. Bóg wszedł na ziemię jako Jezus Chrystus. Umarł na krzyżu za grzechy ludzkości. Przez Jezusa Chrystusa Bóg przebaczył ludzkości wszystkie grzechy. Ale trzeba uwierzyć w to. Trzeba uwierzyć, że On umarł właśnie za Twoje grzechy, że wstał z martwych. Trzeba uwierzyć w to, że Jezus jest Twoim Panem. To jest najlepsza decyzja w życiu. Podejdźcie do mnie. Kto potrzebuje, Ty potrzebujesz. Kto jeszcze chce? Módlcie się razem ze mną, będzie tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych. Do dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Pełnię tych ludzi, teraz Twoja moc przenika. Teraz przez moc imienia Jezus ogłasza odrodzenie tego. Mówi, że ich duch powstaje do pełnej wartości mojego życia przez moc tego ducha. Tobie diabły zabrania mi do wina. Zabrania mi zabiegać ich umysłów, ich emocji, ich ciała. Odsuwasz się od nich teraz. Ja otaczam ich krwią Jezusa. Alleluja. Albo zyskać, albo stracić. Uwielbiajcie Boga. Jesteście ludźmi, którzy zyskują każdego dnia. Przez Jezusa Chrystusa. To jest rękojmia zysku. Rękojmia zysku. Ojcze, wywyższamy Cię. Wywyższamy Twoje imię. Thank you.
Thank you.
jakby twardość żelaza w sobie. Poczujesz to w całej swojej duszy i ciele. Będziesz miał taką łatwość, aby wyrażać Boży sąd. A twoje słowa będą rozdzielały niczym żelazny krzyż. Temu towarzyszyły dary rozróżnienia duchów i słowa wiedzy. To się też objawi w sprawach pieniędzy. Będzie to jako umiejętność podjęcia trudnych decyzji, strategicznych, finansowych. Będzie temu towarzyszyła pewność, jak żelazny krzyż. Będzie to też powodowało, że będzie wielu z was mogło przetrwać w sytuacjach, w których do tej pory przetrwać nie mogliście. Ciężar tego świata i nacisk demoniczny przestaną być tak odczuwalne, jak były do tej pory. Tak jakby się to rozbijało jakąś niewidzialną zbroję. Gdy tego doświadczysz, złóż potem o tym świadectwo. Ktoś do dzisiaj tutaj miał takie dziecinne serce. Dziecinne serce. Szybko się gniewał i odwracał od drugiego człowieka. I się następuje tam zmiana. Teraz będziesz odczuwał taką głęboką dorosłość. Dziecinne serce jest zmienione. Nie będziesz oczekiwał pochwał ani tego, że cię ktoś zobaczy, ale będzie ci na tym zależeć. Dzień po dniu i dzień po tygodniu. Wielbiam Cię, Kadosz. Wywyższam Cię, Kadosz. Thank you.
sobie, że jesteś chory. Dziękuj Bogu za uzdrowienie. A gdy pojawi się symptom choroby, to uznaj to za diabelski atak, a nie za fakt. Powiedz: diable, wiem, że jestem zdrowy. Nie zgadzam się na ten symptom. Trwaj w wierze. Utrzymaj swoje uzdrowienie. Utrzymaj swoją wolność. Utrzymaj.